Radio Campus. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem jest pani dr Agnieszka Berycz, ekspertka do spraw Rosji i Izraela z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Płonie Bliski Wschód, chyba tak możemy powiedzieć, bo po pierwsze wciąż trwają walki w zrujnowanej Strefie Gazy. Dodatkowo Izrael organizuje rajdy na zachodnim brzegu Jordanu, no a ostatnio prowadzi największe od lat naloty na Liban, chcąc uderzyć w Hezbollah. No ten odpowiada mu oczywiście zmasowanymi ostrzałami rakietowymi. To wszystko wygląda, jakbyśmy byli na skraju wojny totalnej w regionie i o to za chwilkę panią zapytam. Na razie powiedzmy, pani doktor, o akcji, która wpisuje się w te wszystkie działania, akcji, o której zrobiło się bardzo głośno na całym świecie, no akcji, która mogłaby być de facto powstać w wyobraźni twórców, czy to książek szpiegowskich, czy filmów sensacyjnych, no a jednak do takiej akcji doszła. Chodzi o operację z pagerami. Jakby pani mogła powiedzieć pokrótce, o co chodzi? To była historia, którą absolutnie Izraelczycy wpiszą do podręczników najważniejszych i najbardziej spektakularnych akcji swoich służb, a przede wszystkim wywiadu. To była naprawdę wyjątkowa, bardzo dobrze przygotowana, dająca spektakularny sukces operacja sabotażu, bo tak naprawdę tym ona była. Polegała ona na tym, że Izraelczycy uderzyli w taką, nie chcę powiedzieć wierchuszkę tak z rosyjska, bo tu Rosjanie mają niewiele wspólnego z tym, co się wydarzyło, ale Izraelczykom udało się uderzyć w te warstwy Hezbollahu, których wyeliminowanie w znacznym stopniu osłabia tę organizację. Okazało się, że Izraelczycy przygotowywali się do tej operacji. Tutaj też nie mamy konkretnych potwierdzeń, bo jakby dane są różne, ale wiemy, że przygotowywali się od dłuższego czasu, a w zasadzie od kilku lat do tej operacji, tworząc w państwach europejskich, a konkretnie na Węgrzech czy w Bułgarii, takie firmy przykrywkowe, trochę takie, nie chcę powiedzieć firmy krzaki, ale takie, które miałyby, i one to zrobiły, zaciemnić ślad, izraelski ślad w tej takiej, prawda, misternie przygotowanej operacji zakupu pagerów z tajwańskiej firmy, zamontowanie w tych pagerach ładunków czy mikroładunków wybuchowych i skuteczne dostarczenie tych pagerów kilka tysięcy, takiej dużej partii kilku tysięcy do Libanu na zamówienie właśnie Hezbollahu, który to, i tutaj widać to taki podobny sposób myślenia jak z Hamasem, zakładał, że należy zrobić krok wstecz w takim operowaniu, powiedziałabym, militarnym, to znaczy odrzucić komórki, które Hezbollah, a konkretnie ustami szefa Hezbollahu, lidera Hezbollahu, czyli Hasana Nasrallaha, uznał za chodzących agentów, to znaczy każdy członek Hezbollahu, posiadając komórkę, miał zasugerowane się jej pozbyć, ponieważ Izraelczycy ze swoimi cyber umiejętnościami i wyjątkowymi kompetencjami byli w stanie, prawda, zdobywać dane, przenikać, inwigilować, więc to były bardzo poważne zastrzeżenia i pomysł był taki, żeby zrobić krok wstecz, czyli trochę wrócić do, tak jak Hamas w Gazie, do takiego etapu analogowego. Znaczy, to jest takie duże uproszczenie, ale mniej więcej oddaje ideę tego, o co chodziło Hasanowi Nasrallahowi. Stąd pagery, które w zasadzie to nie są urządzenia cyfrowe, ale radiowe, były środkiem komunikacji bardzo ważnej grupy w samym Hezbollahu. Izraelczycy wiedzieli, że
doprowadzając czy wykorzystując okazję, że Hezbollah zamówił sporą partię pagerów, udało im się dostarczyć jako, prawda, przykrywkowa firma węgierska gdzieś tam z powiązaniami bułgarskimi, tę partię doprowadzili Izraelczycy do tego spektakularnego, takie, nie chcę powiedzieć uruchomienia, czy, prawda, wysłania właściwego sygnału i doprowadzenia do wybuchów tych właśnie pagerów. Wiemy, że ofiar było w tej pierwszej fazie ponad 2000, prawie 3000, a w sumie ofiar jest, wiemy, to znaczy tych rannych jest około 5000, bo tak też podają sami Libańczycy. Tak naprawdę nie wiemy, jak bardzo, jak wiele jest tych ofiar, ponieważ one naprawdę mogą być znacznie liczniejsze. Pamiętajmy, że organizacja, która właśnie dostała bardzo potężny cios w twarz, no nie będzie chętnie przyznawała się do tego, jak wielu swoich, prawda, tych ważnych funkcjonariuszy straciła. Zranieni zostali, te rany naprawdę były poważne, ponieważ one eliminowały, czyli raniły bardzo na wysokości pasa albo oczu, więc znaczna część, tam chyba kilkaset czy kilkuset członków Hezbollahu po prostu zostało oślepionych najprawdopodobniej na całe życie, więc to jest takie pozbawienie nie tylko oczu, ale naprawdę pewnej części elity Hezbollahu. I to był naprawdę ogromny sukces Izraelczyków. Są też także takie doniesienia, i to jest też chyba istotne, że Hezbollah nabierał pewnych podejrzeń, ale te podejrzenia najprawdopodobniej wynikały z tego, że wiele pagerów się zbyt szybko nagrzewało, i sami Izraelczycy się przyznają do tego, że najprawdopodobniej operacja miała miejsce w ubiegłym tygodniu właśnie dlatego, że Izraelczycy obawiali się dekonspiracji i wtedy nie byłby to wielki sukces na miarę naprawdę historii wywiadu izraelskiego, tylko byłaby to wielka klapa i wielka porażka. Więc rozpoczęto tę operację być może nie wtedy, kiedy Izraelczycy generalnie planowali, a wtedy, kiedy musieli ją przeprowadzić. Niemniej efekt był spektakularny, ale to był pierwszy dzień tak zwanego pageringu. Pagery wybuchały tam, gdzie pracują i mieszkają członkowie Hezbollahu, czyli południe Libanu, Bejrut i południowy wschód, w zasadzie Dolina Beka, więc tam widzieliśmy te kropki na mapie zaznaczone z ofiarami izraelskiego pageringu. Izraelczycy metodą podwójnego ciosu zaatakowali także następnego dnia. Wtedy wybuchały inne urządzenia, już takie bardziej smart, bo w pierwszej kolejności wybuchały, może nie takie bardzo smart, bo tutaj w tym przypadku znowu one były zbliżone do pagerów, czyli krótkofalówki, czyli znowu urządzenia radiowe, ale mieliśmy całą masę doniesień, że wybuchały takie urządzenia, czyli przegrzewały gdzieś tam akumulatory czy baterie urządzeń smart, od takich bardzo prostych AGD po jakieś powiedzmy, nie jestem pewna, czy komórki, bo o komórkach to szczerze mówiąc nie słyszałam. Generalnie drugi dzień także przyniósł spektakularny sukces Izraela i wszyscy się zaczęli zastanawiać, jak Hezbollah to przetrwa. Kilka dni temu w nalocie miał zginąć najwyższy dowódca wojskowy Hezbollahu, Ibrahim Akila. W lipcu z kolei Żydzi zabili innego wysokiego przedstawiciela tej organizacji, czyli Fuada Szukra. Czy to są znaczące ciosy dla tego ugrupowania, panie doktor? Czy to jest tak, że teraz Hezbollah będzie przez jakiś czas bezbronny albo osłabiony? Czy jednak rakiety wciąż lecą na Izrael, więc to nie aż takie uderzenie, które nie wyeliminuje jakoś bardzo Hezbollahu?
I jedno i drugie, bo Izraelczycy faktycznie prowadzą operacje takiego chirurgicznego cięcia, tych takich, można by powiedzieć, bardziej rutynowych, takich trochę jak taśma fabryczna zabójstw celowanych, i w tych nalotach, które obserwujemy od kilku dni, także likwidowani są czy giną bardzo konkretni dowódcy Hezbollahu. Izraelczycy się chwalą, że wyeliminowali poza Hassanem Nasrallahem i chyba jeszcze jednym z nich, zresztą publikują taką planszę, na której jest przedstawiona cała hierarchia Hezbollahu i zaznaczone są zdjęcia tych, którzy właśnie zostali wyeliminowani. I Izraelczycy mówią, że pozbyli się, to znaczy wyeliminowali, zabili 16 dowódców Hezbollahu, tych na samym szczycie. Co oznacza, że to są często tacy wieloletni funkcjonariusze Hezbollahu, ale tacy członkowie, którzy przechodzili razem czy organizowali z Hassanem Nasrallahem niejedną operację, nie tylko w samym Libanie przeciwko Izraelowi, a także w Syrii czy powiedzmy na innych odcinkach. Krótko mówiąc, to są, czy to byli bardzo doświadczeni bojownicy czy terroryści, to zależy, kto jak ich ocenia, Hezbollahu. I więc cios jest bardzo poważny i na pewno się to odbije na takich zdolnościach do szybkiej odpowiedzi, czy szybkiego reagowania, czy sprawnego przeprowadzenia odwetów ze strony Hezbollahu. Ale pamiętajmy, Hezbollah to nie jest organizacja terrorystów w sandałach. To jest największa para armia w ogóle w świecie. To jest struktura, która ma naprawdę nie tylko bardzo taką rozbudowaną organizację wewnętrzną, ale także ma ogromne doświadczenie bojowe. Hezbollah potrafił stracić 1/3, a czasem połowę swoich żołnierzy podczas wojny domowej w Syrii, gdzie wspierał Baszara Asada i przetrwał. Więc pod tym względem widać, że Hamas dostał, czyli przyjął bardzo poważne ciosy, ale ciągle, tak, jakby dopiero teraz zobaczymy, jak bardzo one były znaczące. Pamiętajmy także, że może otrzymać wsparcie od swoich sojuszników z osi szyickiej, czyli może otrzymać wsparcie także osobowe ze strony Iranu, może otrzymać wsparcie logistyczne i inne ze strony, nie wiem, milicji szyickich w Iraku czy jemeńskich Hutich. Więc nie oczekiwałabym tak bardzo szybkiej śmierci Hezbollahu, pomimo przyjętych naprawdę spektakularnych ciosów. I tutaj pytanie jest takie, i to w sobie zadają naprawdę wszyscy, którzy obserwują tę odsłonę wymiany ognia, czy taka powściągliwość Hezbollahu, ona świadczy o tym, że Hezbollah został rzucony na kolana, tylko jeszcze się do tego nie przyznał, czy też świadczy o takiej świadomej strategii przeczekania tego wielkiego fajerwerku izraelskiego, tego na miarę Hezbollahu, taką, prawda, operację strzyżenia trawnika, którą Izraelczycy stosowali dosyć regularnie w stosunku do Hamasu i tutaj próbują robić to samo, tylko w bardziej taki, powiedziałabym, symetryczny sposób, czyli pozbawiając Hezbollah potencjału rakietowego nalotami, czyli ostrzałem rakietowym i nalotami sił powietrznych. I to jest właśnie to pytanie, czy Hezbollah nie reaguje, ponieważ nie chce dać się wciągnąć w wojnę tą regionalną, czy jak niektórzy mówią, wojnę totalną, i ma świadomość tego, że to jest ta operacja, którą trzeba przeczekać, żeby później odpowiedzieć Izraelowi. To ja tylko dodam jeszcze, 588 osób zginęło,
1835 zostało rannych. To jest najnowszy bilans nalotów na Liban. No Izrael twierdzi oczywiście, że atakuje tylko cele Hezbollahu. No władze Libanu mówią o ofiarach także wśród dzieci i kobiet, no szerzej mówiąc wśród cywili. Lider Hezbollahu powiedział, że no Izrael poczuje odpowiedź Hezbollahu oczywiście za to, co się stało i za tą operację pagerową i za to, co się i za te naloty. No i właśnie pytanie, pani doktor, jest takie, czy myśli pani, że, bo rakiety oczywiście lecą, to tradycyjnie można powiedzieć już, natomiast pytanie, czy myśli pani, że Hezbollah, jeśli ma oczywiście siły i środki, przegrupuje się, to może przeprowadzić na przykład jakąś serię zamachów bombowych wewnątrz Izraela, nie otwarcie, prawda, właśnie nie eskalując militarnie, tylko bardziej w taki terrorystyczny sposób. Nie wiemy, na co stać teraz Hezbollah, bo wiemy, że ma potężny potencjał rakietowy. Nie wiemy dokładnie, jak bardzo został on zniszczony czy osłabiony tymi nalotami i ostrzałami izraelskimi, ale wiemy, że Hezbollah to jest organizacja szalenie kreatywna i to jest także ta sama organizacja, która spowodowała klęskę, to znaczy przegraną Izraela w tej poprzedniej i drugiej wojnie z Hezbollahem w 2006 roku, więc to nie jest tak, że Hezbollah jest stracony czy w ogóle skazany na porażkę. Oni mogą odpowiedzieć, decydując się na jeszcze większą eskalację, bo na razie mamy operacją izraelską taką ograniczoną, no jest spektakularna i robi naprawdę wrażenie, to jest pokaz siły. Ale to jest ciągle operacja ograniczona do ataków rakietowych i do nalotów sił powietrznych. Tu jeszcze nie ma operacji lądowej po jednej ani po drugiej stronie. Mhm. Więc przed nami ewentualnie, jeżeli któraś ze stron zdecyduje się na jeszcze większą eskalację, no to mamy fazę operacji lądowej i to już będą bardziej krwawe i bardziej bolesne dla obu stron działania, bo Izraelczycy mają świadomość tego, że ci przywódcy Hezbollahu, których wyeliminowano w trakcie ataków rakietowych czy tych sił powietrznych w ciągu ostatnich dni, to oni przygotowywali, czy to byli ci dowódcy z jednostki Radwan, którzy przygotowywali operację okupację Galilei, prawda? To byli ci, którzy na podobieństwo Hamasu i tego wkroczenia, wdarcia się na terytorium Izraela, oni byli w stanie przeprowadzić bardzo podobną, zbliżoną operację, tylko tyle, że na północy, czyli na granicy izraelsko-libańskiej, czyli doprowadzić do penetracji terytorium Izraela, do być może przechwycenia zakładników, w zasadzie, prawda, powtórzenia tego samego modelu. I Izraelczycy wiedzą, że Hezbollah jest do tego przygotowany, a jednocześnie Hezbollah wie, że Izrael jest w stanie doprowadzić do wejścia takiego lądowego na południe Libanu i są gotowi do odepchnięcia Hezbollahu do tej linii rzeki Litanii. Ale to byłyby straszne koszty po obu stronach. Już dzisiaj mamy po stronie libańskiej ewakuowanych 100 tysięcy mieszkańców z południa Libanu, a po stronie izraelskiej ewakuowanych jeszcze do niedawna 60 tysięcy, ale tam trwają kolejne ewakuacje tych miejscowości przygranicznych, tych, które są ostrzeliwane przez Hezbollah, więc każda ze stron wie, że operacja lądowa byłaby dodatkową eskalacją militarną, szalenie ryzykowną, a taką, która także ryzykowałaby to, na czym żadnej ze stron nie zależy, czyli wielkich protestów społecznych. Netanyahu otwiera kolejne fronty, no walczy już w trzech miejscach, jest cały czas jeszcze przecież niewypowiedziana wojna z Iranem, która na szczęście na razie nie eskaluje. Z czego to wszystko wynika? Czy to jest tak, że Netanyahu chce po prostu, aby ten chaos panował jak najdłużej, bo on wie, że dzięki temu unika rozliczeń kryminalnych, jeszcze wcześniejszych oskarżeń o korupcję, ale także pytań o to, dlaczego dopuszczono do rajdu Hamasu w październiku zeszłego roku, no i do rzezi
cywilów, czy on może też trochę wyczuł, że Zachód krytykuje śmierć cywilów, ale za bardzo nic nie robi, więc no to jest teraz, jak nie teraz, to kiedy próbować wypalić po prostu wszystkich wrogów Izraela wokół i Netanyahu korzysta z tej okazji. Czy może obie też? Raczej ta pierwsza rzecz, premier Netanyahu myśli przede wszystkim o sobie, a cenę tego priorytetu osobistego płacą dzisiaj Izraelczycy, płacą zakładnicy, którzy albo zostali rozstrzelani, czy zginęli z rąk zamachowców w Strefie Gazy, tak? Czyli oni ciągle tam albo są, albo stracili życie. Więc premier Netanyahu myśli przede wszystkim o sobie. I fakt, że Hamas najechał, napadł na Izrael za niedługo będzie rok temu, to my pamiętamy, że przedłużająca się wojna, czy interwencja, czy wojna w Strefie Gazy, niedogadanie się w sprawie zakładników, tak? Czyli ciągłe bojkotowanie, czy torpedowanie możliwości osiągnięcia porozumienia powoduje, że politycznie Netanyahu ciągle goni króliczka i o to gonienie króliczka chodzi, bo to jest ciągłe angażowanie emocji społecznych nie w to, co jest dla, znaczy w to, co chce Netanyahu i odciąganie uwagi od spraw dla niego groźnych, czyli protestów społecznych, groźby utraty władzy. Pamiętajmy, że Netanyahu naprawdę ciągle ma przed sobą proces, który trwa, ma ciągle komisję, którą próbuje także torpedować, mówiąc, że komisja, która ma rozpatrzyć, kto jest odpowiedzialny, czy kto był odpowiedzialny za takie osłabienie państwa, które doprowadziło do tego, że Hamas ośmielił się napaść na Izrael 7 października. Netanyahu robi wszystko, żeby ją oczywiście powołać, ale nie teraz, tylko po wojnie, więc pytanie kiedy i czy to będzie wieczne nigdy. Netanyahu gra także na przeczekanie, czyli chce przeczekać następnych 45 dni, czyli no chyba jest 45 dni, jeżeli dobrze policzymy, ale na pewno około 40 do wyborów amerykańskich, bo cała około nadzieja... 40, tak. Około 40 dni, więc to jest następny deadline, a ten bliższy deadline to jest właśnie 7 października, czyli pierwsza rocznica tej niezakończonej ciągle wojny z Hamasem. I wydaje się, że otwarcie nowego, spektakularnego frontu i osiągnięcie kilku ważnych sukcesów będzie tą kartą PR-ową dla Netanyahu, który zamiast przeprosić 7 października, powiedzieć, dlaczego jego winą jest to, że Hamas się ośmielił napaść na Izrael, a potem dlaczego nie chciał, w zasadzie nie liczył się z życiem zakładników i nie chciał podpisać porozumienia w sprawie ich wydobycia, upierając się, że żywotne znaczenie dla państwa Izrael, jego bezpieczeństwa ma kanał filadelfijski, o którym dzisiaj nikt już nie mówi, sam premier także o nim nie wspomina, prawda? Czyli dzisiaj ten powód, dla którego nie podpisano ostatnio, nie przyjęto porozumienia, nie przeszedł próby wiarygodności tej prawdy, bo dzisiaj tym nowym tematem numer jeden dla Netanyahu jest wojna na północy i próba rozprawy czy osłabienia militarnego Hezbollahu. I wydaje się, że te dwie rzeczy dla Netanyahu mają dzisiaj znaczenie, czyli doczekać do października i przetrwać rocznicę, pokazując swoje sukcesy w wojnie z Hezbollahem, później przetrwać do wyborów amerykańskich, liczyć na to, że Trump wygra. Wróci Trump i będzie miał łatwiejszego partnera w Białym Domu. Doktor Agnieszka Bryc, ekspertka do spraw Rosji i Izraela z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika była moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję pani doktor za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my w środę za tydzień się słyszymy. Radio Campus.